A ja miałem szczęście, że zacząłem funkcjonować w przemyśle rozrywkowym w momencie, kiedy to były naprawdę złote lata, można by powiedzieć. Tylko, że było to zaraz po przemianach, kiedy sprzedawał, wtedy nośnikami były kasety, które sprzedawały się po prostu w ogromnych ilościach. I wydanie płyty popularnego artysty wiązało się z tym, że po miesiącu naprawdę 1/3 Polski znała po prostu płytę i na pamięć. Więc zupełnie inaczej planowało się występy, zupełnie inaczej konsumowało się ten sukces. Tak samo za granicą było trochę później, dlatego że tam ta popularność trochę później docierała. Ale ja akurat jako Jacek Stachurski, czyli ten krzewiciel nowej odsłony polskiej muzyki dyskotekowej, akurat wśród Polonii miałem to szczęście, że załapałem się na tą falę właśnie powiedzmy postemigracyjną, gdzie dzieci emigrantów zaczęły chodzić na dyskoteki, tworzyć własne dyskoteki, zaczęli być DJ-ami, przebijali się do stacji radiowej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy Robert Cobrain, czy DJ Markski, czy inni, oni grali w najlepszej stacji w B96 i nagle oni sami zewnątrz przemycali po jednym utworze, po dwa w języku polskim i kurczę, całe Chicago naprawdę i to wszystkie nacje słyszały taki jestem na przykład i jak mi opowiadali, że wchodzą na włoską dyskotekę, czy gdzieś tam rosyjską i wchodziła piosenka i wszyscy, niezależnie od narodowości, śpiewali refren, taki jest. I to po prostu oni mówili, to był szok. Ale spotkanie z za granicą, najczęściej z Polonią, to były raz, że bardzo żywo i narodowo do tego Polonia podchodzi, czyli oni to przeżywają po prostu tak jakby, już nie wiem kto przyjechał, ale po prostu to jest dla nich coś nieprawdopodobnego. Tam te emocje i reakcje są posunięte, no powiedzmy sobie, do wręcz ortodoksyjnych stanów, czyli płacz, niewypuszczanie z sali, wystarczy jakieś odrobina, powiedzmy sobie, takich zachowań, które im nie odpowiada, oni to zaraz traktują jako naprawdę wielką obrazę. Dlatego dla nas raz wyjazdy były dość takie stresujące, ale po prostu ich się sypało tak dużo, że myśmy z tego korzystali, no można by powiedzieć, całym życiem. I teraz jak rozmawiałem z moimi kolegami, to wszyscy tęsknią do tych czasów. Odbiór jest nadal. Teraz jak byliśmy właśnie tam w Kanadzie, czy w Stanach, żeśmy przyjechali, kurczę, 11 tysięcy mil, normalnie siwy dym tam był. Ale reakcja jest wszędzie taka sama. Jeszcze dostają właśnie program zaskakujący, którego nigdy nie widzieli. I to jest dla nich jakby budujące, że przyjeżdża Polak i to wygląda właśnie tak, że to nie jest jakieś dziadostwo, gdzie tam widzą w jakichś innych sytuacjach, tylko po prostu widzą naprawdę wysoki poziom artystyczny, wysoki poziom oprawy, logistyki, produkcji, tego wszystkiego. Muzyka też jakby wzbudza ich wspomnienia i to wszystko oddziaływuje i na długie lata daje taki dowód zaufania i kredyt zaufania. Więc ja za każdym razem, kiedy wyjeżdżam, a chcemy to robić najczęściej, to o to się nie obawiam. Inna sprawa jest taka, że jest ciężko dotrzeć do Polonii, że jeszcze można by było dużo zrobić, tak? Ale po prostu mimo szczerych chęci Polonia dość ciężko się organizuje. W związku z tym na każde zaproszenie chętnie reagujemy, jeżeli to jest możliwe i jeździmy. Począwszy od Vientiane w Laosie, poprzez inne fajne, egzotyczne miejsca, a skończywszy na naszej poczciwej, ukochanej Polonii w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy w wielu, wielu innych miastach w Stanach i w Kanadzie.